witajcie kochani Rafał z tej strony wiele osób zastanawia się nad zakupem swojego pierwszego drona albo już tego pierwszego drona kupiło przed nami nowy sezon mamy wreszcie wiosnę robi się ciepło no i zastanawiamy się co zrobić żeby latać legalnie jak w ogóle ogarnąć drona którego kupiliśmy w pudełku na przykład na 48 rad w media co zrobić po kolei żeby latać pewnie bezpiecznie zgodnie z prawem i nikomu nie zrobić krzywdy ale także żeby nie naruszać prywatności przepisów i w tym odcinku Powiem Wam dokładnie krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby latać w sposób legalny i mieć święty spokój. Zaczynamy zatem. Słuchajcie, w tej chwili w Polsce mamy przepisy Unii Europejskiej, one ewaluowały, trochę się zmieniało w czasie. Na szczęście w 2024 już wiele rzeczy się wyklarowało i też producenci odpowiednio podeszli do tego, jak sobie radzić z tymi małymi dronami. O czym chciałem powiedzieć na wstępie, jeżeli chodzi o drony do 250 gramów, one są traktowane przez prawo praktycznie jak zabawki, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie czy chcemy latać do 120 metrów od punktu startu, czy powyżej. Bo to jest kluczowa sprawa. Takimi dronami możemy zarabiać, to jest też ważna rzecz, bo kiedyś trzeba było mieć świadectwo kwalifikacji, które kosztowało kupę pieniędzy, a w tej chwili można spokojnie zarabiać sobie, czy publikować ujęcia na social media, czy dla kogoś robić ujęcia, jak najbardziej tak. W ramach przepisów Unii Europejskiej mamy na szczęście loty na bazie ryzyka. I ta kategoria dronów do 250 gramów jest traktowana w sposób najbardziej e, lekki, tak? najmniej restrykcyjny. Latamy zwykle w kategorii otwartej, w ramach podkategorii... A1, czyli w zasięgu wzroku do 120 metrów od najbliższego punktu terenu, lub też w C0, jeżeli dron ma klasę C0, do 120 metrów od punktu startu. O tym za chwilę powiem, jak sobie z tym poradzić, ale możemy to zrobić bez problemu. Przestrzegamy stref geograficznych, czyli ściągamy sobie aplikację Check in Pansa i tam sprawdzamy, czy nie jesteśmy na przykład w Ceterze, czyli w strefie lotniska albo w strefie. Na przykład, czy może stadion ma założoną strefę, albo, w, albo, czy nie jesteśmy, albo czy nie jesteśmy na przykład w zasięgu jakiegoś zakładu przemysłowego czy innego terenu strategicznego, więc warto sprawdzić na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub w aplikacji Pansa Check-in. Latając dronem, nawet takim małym, trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy. Podstawowa sprawa to jest bezpieczeństwo. Pamiętaj, że na wysokości nawet poniżej 120 metrów nad poziomem terenu możesz mieć taką sytuację, że przelatują awaryjnie różne statki powietrzne załogowe, np. helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, ale także helikoptery policyjne, na przykład podczas poszukiwań albo podczas akcji pościgowych. To samo dotyczy służb granicznych, więc może być szereg takich sytuacji, kiedy na niewielkiej wysokości przelatują statki powietrzne. Bądź tego świadomy, że nie zawsze jest tak, że do 120 metrów masz teren czysty. Statki powietrzne, one mają obowiązek latania, czy zachowania tej odległości 150 metrów, ale pamiętaj o tym, że są górki, są punkty widokowe, gdzie samoloty czasami latają też niżej, więc na to wszystko trzeba zwrócić uwagę, no i głównie kierujemy się zmysłami, patrzymy, rozglądamy się, badamy ten teren, nasłuchujemy, czy nie zbliża się na przykład helikopter. Trzeba też uważać w przypadku szybowców, dlatego że szybowcy tak e, dobrze nie słychać, i tu faktycznie może być z tym kłopot, więc oczy już uszy otwarte, jeżeli chodzi o loty. Pamiętaj o tym, że takim dronem nie można latać powyżej 120 metrów bez specjalnych uprawnień, bez zgłoszenia misji lotu i to samo dotyczy lotów poza zasięgiem wzroku. Więc jeżeli zamierzasz bić rekordy typu poleciałem na wysokości 500 metrów na 10 km, no to pamiętaj, że w tym momencie możesz być pociągnięty do odpowiedzialności karnej i w Polsce można dostać nawet do 10 lat za zagrożenie zdrowia lub życia, lub spowodowanie na przykład wypadku lotniczego. Więc takie rzeczy też się zdarzają, i trzeba być świadomym, że to nie jest bezkarna zabawa, tylko faktycznie mamy do czynienia z tematami ważnymi, czasami tematami, które decydują o zdrowiu czy życiu ludzi. Dobra i teraz mamy taką sytuację, że wróciłem sobie na przykład z marketu z nowym pudełkiem, otwieram pudełko i zastanawiam się, co zrobić dalej. Podstawowa sprawa, to trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi. To jest najważniejsza rzecz, ona jest też wymagana przez przepisy lotnicze, więc czytamy ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, możemy zerknąć też na tutoriale. Tutaj na moim kanale sporo jest tutoriali. Mam też akademię, gdzie możesz korzystać z kursów online, czy z warsztatów, gdzie krok po kroku pokazuje takie rzeczy, ale w każdym razie zapoznanie się z instrukcją obsługi to jest podstawa. No i podstawa też funkcjonalności. Jak rozkładamy śmigła, jak tego drona przygotowujemy do lotu, jak sprawdzamy stan techniczny, jak połączyć go z pilotem i tak dalej. Następna sprawa to jest aplikacja DJI Fly. Jeżeli używasz aparatury z wbudowanym ekranem, no to jest prosta rzecz, dlatego że tam już jest ta aplikacja, a jeżeli masz taki zestaw na kontrolerze szarym, to w tym momencie potrzebny ci jest telefon albo tabel, który współpracuje z aplikacją DJI Fly. Jeżeli chodzi o urządzenie Apple, znajdziesz na pewno w App Store aplikację DJI Fly, natomiast jeżeli chodzi o Android, zwykle trzeba korzystać ze strony DJI.com i stamtąd pobrać sobie Aplikację. W każdym razie, jeżeli to jest Twój pierwszy dron, trzeba zarejestrować takie konto na serwerze DJI poprzez aplikację. No jeżeli mamy już konto, aktywujemy drona i w tym momencie on jest przypisany do naszego konta i od tego czasu, od momentu aktywacji biegnie nam już w tym momencie okres gwarancyjny. To jest sprawa ważna. Więc warto wykupić DJI Fresh. No i też jest kwestia taka, że gdyby dron ci odleciał, że tak powiem, tak. Co się stało na przykład bateria była, akumulator był za słaby, żeby wrócić. Dron wylądował w oceanie, akumulator był za słaby i w tym momencie możesz aplikować też o rekompensatę w ramach DJI Care Refresh i to się nazywa Fly Away Coverage. W tym momencie płacimy troszeczkę więcej, ale mamy nadal szansę na odzyskanie przynajmniej naszej maszyny. No i dobra, i w tym momencie już wiecie co ze strony DJI. Teraz jak wygląda sprawa prawna. Wchodzimy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli już zapoznaliśmy się z instrukcją obsługi i tam rejestrujemy siebie jako operator. Operator to jest właściciel drona, tak jak na przykład przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej posiada więcej autobusów. Ty możesz, jako operator czy właściciel, mieć więcej dronów. Tak jak widzisz, ja tych dronów mam dość sporo. I w momencie, kiedy e, jesteśmy zarejestrowani jako operator, drukujemy sobie numer operatora i przyklejamy na dronie. Ja mam tutaj z tyłu na ramieniu, normalnie wydrukowałem na drukarce, okleiłem taśmą klejącą i przykleiłem klejem roślinnym. To jest mój numer operatora. I następna rzecz, która jest ważna. To jest decyzja o tym, czy będziemy latali w ramach C0, klasy C0 czy C1. Ja polecam C1, dlatego że możesz latać na przykład w terenie pagórkowatym 120 metrów nad terenem, a nie nad punktem startu. To jest właśnie ważne w takich sytuacjach jak e, teren pagórkowaty e, i podobne rzeczy. Albo na przykład, kiedy chcesz dokonać inspekcji budynku na zlecenie e, i ten budynek jest wysoki, ponad 100 metrów, powiedzmy. Wtedy też chcesz tą wysokość zwiększyć powyżej 120 metrów. To jest też możliwe za zgodą administratora takiego budynku. Więc ja bym powiedział tak, że przechodzimy na klasę C1. Możemy aplikować poprzez aplikację DJI Fly o klasę C1. Lub też w nowych dronach już naklejki są nam przesyłane. Jeżeli chcesz aplikować poprzez aplikację, no to musisz wejść na główną stronę. Później wejść sobie na usługi serwisowe i tam jest ta zakładka, czy to okno w menu CX. Możesz krok po kroku aplikować o zmianę klasy z C0 na C1. Można zrobić to tylko raz, więc to jest też ważne, ale jeżeli się zdecydujesz na ten krok, to na stronie Urzędu Letnictwa Cywilnego trzeba faktycznie zrobić sobie bezpłatny kurs i przejść też testy. I w tym momencie masz uprawnienia na A1 i A3. Jeżeli już mamy sprawę związaną z klasą, z numerem operatora i z rejestracją operatora, rejestrujemy nie drony, pamiętajcie, tylko rejestrujemy siebie jako operator, to już w tym momencie jest wszystko praktycznie załatwione. Następna rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest ściągnięcie aplikacji PANSA Check-In. Check-In PANSA możesz też zapoznać się z instrukcjami na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. I to jest ważne, dlatego że w tym momencie będziemy zgłaszali takie loty w aplikacji jeżeli każdy lot trzeba zgłosić w aplikacji według wytycznych prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli latasz na zewnątrz, tak, pod gołym niebem na terenie Polski, bo jeżeli latasz w hali lub też na, no, w hali fabrycznej na przykład albo kiedy stadion ma zadaszenie, w tym momencie nie podchodzisz już pod przepisy lotnicze. I to jest też bardzo istotne, że trzeba być świadomym, bo jeżeli latam na przykład małym sinełupem, małym dronem z osłonami, to w tym momencie wszystko gra. Nie podlegam pod przepisy lotnicze. W każdym razie Pansa Check-in, trzeba zapoznać się z tą aplikacją, dowiedzieć się, czy nauczyć, jak zgłaszać loty, nauczyć się też, jak wyglądają strefy geograficzne, jak je rozpoznawać, bo to wszystko jest w tej aplikacji, także w innych odcinkach na pewno też więcej na ten temat mówię, czy powiem, ale te sprawy są kluczowe. No i też przelatywanie nad ludźmi, to jest bardzo ważne w ramach A1 czy kategorii otwartej w ogóle, nie latamy nad zgromadzeniami ludzkimi. Pamiętaj o tym, jeżeli to jest na przykład impreza plenerowa, koncert czy inne wydarzenia plenerowe. Absolutnie nie latamy nad skupiskami ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o przelatywanie nad pojedynczymi ludźmi, raczej unikamy takich rzeczy i staramy się nie latać, więc to jest też kluczowa kwestia, żeby nie przelatywać nad ludźmi. No i też kwestia jest jeszcze taka, że szanujemy prywatność osób. Tak? Czyli nie latamy, nie wisimy komuś nad domem czy nad ogrodem. Jeżeli jesteś na plaży, no to też odejdź sobie trochę dalej, żeby polatać i fajne widoczki zrobić, czy nagrać siebie podczas trekkingu, ale nie robimy tego na zasadzie takiej, że przeszkadzamy ludziom czy naruszamy ich prywatność. Absolutnie nie. W niektórych krajach, w Polsce jeszcze nie, wymagane jest ubezpieczenie OC i ubezpieczamy w ramach OC siebie jako operatora czy też pilota, a nie drona. To jest też ważne. Drona możesz ubezpieczyć w ramach DJI Care Refresh, o, o tym mówiłem już wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC, warto mieć takie ubezpieczenie, dlatego że. Gdyby zdarzyła się jakaś nieszczęśliwa sytuacja, na przykład wpadłeś w samochód, w przednią szybę samochodu doszło do wypadku, to w tym momencie w ramach OC masz świadczenia załatwione, prawda? Przynajmniej do wysokości gwarantowanej, więc zawierając umowę OC, jeszcze trzeba zwrócić uwagę, jakie to są wysokości. W niektórych krajach, na przykład Norwegia, takie ubezpieczenia są. Obowiązkowe. I to, o czym nie powiedziałem jeszcze, że faktycznie przepisy są bardzo podobne, zbliżone w całej Unii Europejskiej, ale w niektórych krajach one są rozbieżne. Na przykład trzeba zwrócić się jeszcze o pozwolenie do portów albo do parków naturalnych czy narodowych, czy wystąpić do, do innych instytucji i przygotowując się do wyjazdu, na przykład wakacyjnego, sprawdź sobie, jak wyglądają przepisy. W niektórych krajach nie, w ogóle nie można latać dronem, w takich krajach jak Maroko czy na przykład Egipt, w ogóle zapomnij o tym, chyba, że masz duży budżet, um, chcesz nagrać reklamę, w tym momencie wynajmujesz ludzi, którzy mają miejscowe uprawnienia, ale raczej dla hobbystycznych zastosowań absolutnie nie. Są bardzo fajne strony, takie jak na przykład Drone Laws, ale też masz Drone Laws e, Maps, tak, które pokazują mniej więcej nastawienie do dronów w danym kraju, jak to wygląda. Także w Unii ogólnie zasady są bardzo proste dla, do latania w małym Bronami. Przestrzegamy stref, latamy do 120 metrów nad poziomem terenu głównie, następnie latamy w zasięgu wzroku, i to są mniej więcej. Te rzeczy nie przelatujemy nad skupiskami ludzi, unikamy przelatywania nad ludźmi, no i też pilnujemy prywatności, nie zakłócamy prywatności i szanujemy ją, prawda? To są te rzeczy. Jeżeli chodzi o FPV, Unia czy ASA bardzo potraktowała tak sceptycznie, że tak powiem, loty małymi. Kopterami FPV i w tym momencie y, latamy głównie ze spoterem, tak, czyli w ramach, te, takie same przepisy obowiązują jak w ramach e, lotów normalnymi dronami, ale trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli masz NSTS, uprawnienia lepsze, można sobie zrobić takie uprawnienia, e, to można latać też do 50 metrów e, wysokości i do 500 metrów odległości, ale trzeba też pamiętać o tym, że czasami trzeba wyznaczać strefę. E, tym już kierują wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i one są korygowane na bieżąco. Także jak nagrywam ten film, to może się okazać, że za miesiąc czy za dwa wejdą nowe wytyczne i trochę te przepisy zostaną skorygowane. To, o czym mówię dzisiaj, to jest ten główny trend, czyli te zasady, które powinny być w miarę zachowane, ale pamiętaj, że najważniejsza jest ocena sytuacji przez ciebie, zdrowy rozsądek, Popatrz sobie, jak wygląda teren, w którym chcesz latać przed sesją. Tak? Czy są drzewa, czy są linie energetyczne, czy są skupiska ludzi, jak wygląda kwestia ruchu samochodowego, co się może zdarzyć, i też lataj e, w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Sprawdź sobie stan techniczny, silników, śmigieł. Dbaj o to, żeby akumulator był ładowany we wszystkich urządzeniach, no i przede wszystkim lataj wypoczęty, niezestresowany. To ma być zabawa i komfort, a nie kurcze zagrożenie dla innych. nie? I to jest chyba wszystko to, o czym chciałem powiedzieć. Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, albo zastanawiasz się nad zakupem swojego drona, ja przygotowałem takie bezpłatne opracowanie warsztatowe w postaci warsztatu online. Tam jest pięć pierwszych kroków z dronem, czyli twoja wizja, co chcesz zrobić? Robić wybór modelu pomagam Ci wybrać model adekwatny do tej wizji, później ścieżka rozwoju, oczywiście kwestie bezpieczeństwa, o których mówiliśmy dzisiaj, ale też ścieżka rozwoju, czyli jak zrobić, żeby mieć motywację, żeby latać cały czas w sposób kreatywny, i żeby dron po trzech miesiącach, za który go zapłaciłeś kupę kasy, nie wylądował w szufladzie. Mam też szereg dobrych opracowań, jeżeli chodzi o krok po kroku, na przykład do Mini 3 Pro czy 4 Pro, albo do ERA trójeczki. you <laughs> i tam pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak wykorzystać w pełni takiego małego drona, jeżeli się zdecydujesz skorzystać, to jest fajna sprawa, bo prowadzę Cię za rękę, nie masz tyle stresu na początek, ale też potrafisz wykorzystać te możliwości i widzisz dokładnie, do czego ten dron jest zdolny, więc myślę, że na pewno warto skorzystać, zamiast kupować jakieś bzdurne akcesoria typu osłonki na, na silniczki i tak dalej. Także to jest tyle na dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, no i trzymam kciuki za świetne sezon za Twoje postępy, fajne latanie, a później już w konsekwencji bardzo e, fajne, kreatywne prace, czy to zdjęcia, czy filmy. Widzimy się w kolejnych episodach na biza... Widzimy się w kolejnych epizodach na bieżąco. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć!